sezon wakacyjny trwa. Zrób zdjęcie, nagraj wideo, pokaż jak spędzasz wakacje, pobierz formularz zgłoszeniowy i wyślij do nas swój materiał. Konkurs przedłużamy do 30 września. Do wygrania atrakcyjne nagrody, takie jak aparat fotograficzny, kamera wideo oraz kamera GoPro. Więcej informacji na naszym fanpage'u na Facebooku. Sponsorami nagród w konkursie są firma Górny Poczynek, oficjalny dealer samochodów osobowych i dostawczych Renault. Salony meblowe Segmar w Lubinie. Górnośląskie Towarzystwo Finansowe, oddział w Lubinie. Grzegorz Kubera, witam Państwa i zapraszam na wiadomości sportowe. Po przerwie związanej z meczem reprezentacji Polski do zmagań powraca Lotto Ekstraklasa. Już o godzinie 20:30 na stadionie w Lubinie do rywalizacji przystąpią KGHM Zagłębie Lubin oraz Wisła Płock. Miedziowi po rozegraniu 7 kolejek Lotto Ekstraklasy zajmują drugie miejsce, mając na swoim koncie tyle samo punktów, co pozostałe zespoły z miejsc 1-5. Lubinianie to jeden z niewielu zespołów Ekstraklasy, który podczas przerwy nie rozgrywał meczów sparingowych. Mogę powiedzieć, że u nas jakby nie zakładaliśmy, że ten okres będzie jakimś okresem bardzo, bardzo wytężonej pracy. Oczywiście był to okres różnego rodzaju korekt, także tych fizycznych, motorycznych. Nie rozgrywaliśmy meczu sparingowego, to już było jakby wiadome dosyć dawno temu, że nie ma takiej potrzeby i nie ma takiej... Nie ma takich oczekiwań jakby w ogóle względem drużyny, żeby jeszcze coś sprawdzać. To na pewno też wykorzystywaliśmy ten okres na takie wyrównanie różnych prac, też popatrzenie na zawodników, którzy są bardziej zmęczeni, którzy mniej. Też powiem, że mimo to oczywiście praca była wykonana i te treningi przytrafiły nam się dwa dni, w których trenowaliśmy dwukrotnie, no ale na pewno nie było to tak dużo, jak zapewne w innych drużynach. Gotowi do gry z Wisłą Płock będą już również reprezentanci młodzieżówek, którzy jeszcze we wtorek rozgrywali spotkania międzypaństwowe. Są z nami teraz trochę takiej pracy nad regeneracją, no i oczywiście gdzieś myślimy o nich wszystkich trzech w kontekście meczu, trzech, nawet czterech, bo już wrócił i Adam Buksa, którego dopiero będziemy poznawali, i o wszystkich czterech myślimy w kontekście najbliższego meczu. Spotkanie z Wisłą Płock rozpocznie się o godzinie 20:30. Przed nami druga kolejka spotkań w PGNiG Superlidze Piłkarek Ręcznych. W tej serii Metrako Zagłębie Lubin czeka starcie z Pogonią Baltika Szczecin. Dla miedziowych mecz z Pogonią będzie szansą na pierwsze punkty w sezonie i rehabilitację za ostatnią porażkę również na własnym parkiecie z Wistalem Gdynia. Nie bawiłabym się już teraz w rehabilitację, bo dopiero sezon zaczęliśmy. Więc meczów jest jeszcze sporo, ale na pewno musimy tych punktów szukać przede wszystkim u siebie, no bo jeżeli nie u siebie, to na wiosnę może być dużo trudniej. No jeżeli chcemy myśleć o wygranej ze Szczecinem, to na pewno rozgrywające muszą lepiej, skuteczniej zagrać. Piłkarki ręczne Metrako Zagłębia czeka kolejny mecz z zespołem, który zgłasza aspiracje do walki o mistrzostwo. Od początku wiedzieliśmy, że początek jest ligi trudny, że spotykamy się z drużynami, które zapowiadają walkę o medal, o mistrzostwo Polski, także od początku mamy mecze z wysokiej półki i ten ze Szczecinem też taki będzie, choć mam nadzieję, że lepszy niż dzisiejszy. Spotkanie Metrako Zagłębia Lubin z Pogonią Baltika Szczecin odbędzie się w niedzielę 11 września o godzinie 18 w hali Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. Niespełna tydzień po starcie Superligi Piłkarek Ręcznych rozgrywki zainaugurują męskie zespoły występujące w najwyższej klasie rozgrywkowej. Szczypiornistów Zagłębia Lubin czeka wyjazd na ciężki teren do Zabrza, na mecz z tamtejszym Górnikiem. W nowym sezonie zespoły w najwyższej klasie rozgrywkowej występować będą w lidze zawodowej, która ma służyć popularyzacji piłki ręcznej. Przede wszystkim zależało na tym, aby sprofesjonalizować kluby w naszej lidze, i to jest, myślę, największy problem, bo
bo nie wierzę, aby to do końca się udało, choć trzymam za to kciuki. Męska drużyna Zagłębia będzie chciała poprawić miejsce siódme, które wywalczyła w ubiegłym sezonie. Tutaj prezes wspomniał, że dostało tylko 5 klubów licencję bezwarunkową, natomiast reszta boryka się z większymi lub mniejszymi problemami, w większości finansowymi. Inny, zupełnie nowy system rozgrywek, 2 punkty, 3 punkty, brak remisów. Mecz w Zamrzu odbędzie się w piątek o godzinie 18:30. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasze kolejne serwisy.